Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Premier z mozołem buduje nowy rząd i czeka na liderów opozycji, a ci nie przychodzą. Karolina Opolska, zapraszam na Studio Wyborcze. Szanowni Państwo, przypominam, że jak zawsze jesteśmy na żywo, mogą więc Państwo komentować i zadawać pytania na czacie pod transmisją z naszej dzisiejszej rozmowy. Ja będę starała się w miarę na bieżąco śledzić, co tam się dzieje, ale Państwo są zawsze bardzo aktywni, więc od razu z góry przepraszam, że pewnie nie wszystkie komentarze i pytania wyłapię, ale te, które wyłapię, będę przekazywać mojemu dzisiejszemu gościowi, a właściwie mojej dzisiejszej gościni, czyli czyli Magdalenie Rigamonti z Onetu. Dzień dobry Państwu. Tak, a ja będę starała się porozmawiać o tych pytaniach, zobaczymy. Zobaczymy, jakie będą. Cześć Magda, bardzo się cieszę, że do mnie przyszłaś. No to tak, pan premier Morawiecki czeka. Czekał dzisiaj między 9 a 14 i będzie czekał jutro między 10 a 15, a to dlatego, że wysłał zaproszenia do liderów Lewicy, Trzeciej Drogi i Konfederacji. Oczywiście chodzi o zaproszenia do tego, żeby wspólnie budować nową koalicję rządzącą, czy też dekalog polskich spraw. No i dzisiaj nie doczekał się na nikogo. Jutro o 12.30 mają przyjść przedstawiciele Konfederacji, ale tylko po to, żeby powiedzieć, jak pisze Konfederacja w swoich mediach społecznościowych, w imieniu 1,5 miliona wyborców Konfederacji przekazać premierowi Morawieckiemu jasny komunikat: to koniec waszej władzy. Co ty myślisz w ogóle o tej sytuacji, która teraz się na naszych oczach dzieje? Upokarzanie publiczne, wielkie upokarzanie premiera Morawieckiego. Upokorzony został przez Jarosława Kaczyńskiego, upokorzony został przez prezydenta Dudę, upokorzony został przez całe swoje ugrupowanie, przez Prawo i Sprawiedliwość i się, proszę Państwa, na to godzi. Godzi się od 15 października, od tego pamiętnego wieczoru, kiedy już było wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość chociaż wygrało wybory, tak, i powtarzali to nieustannie, to jednak przegrało, bo nie ma większości do tego, żeby stworzyć rząd. I to, że decyduje się Mateusz Morawiecki na to, żeby uprawiać tę chucpę, to czekanie poselskie, bo to trochę tak wygląda, prawda, jak na dyżurach poselskich, no to jest naprawdę, zaczyna być mnie i nie tylko mnie szkoda pana premiera Morawieckiego. Ale może to jest taka gra przebiegła, że nagle zaczniemy czuć do niego sympatię. I po prostu poszkodować. No taką zmienia poglądy, bo proszę zauważyć, co powiedział a propos aborcji i wyroku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku, że to był błąd, że to weszło. On właściwie jest zwolennikiem kompromisu. On w zasadzie, zaraz będziemy słyszeć, że jest za in vitro, jak kilku jego kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Zaraz się przekonamy, że jest w zasadzie zwolennikiem poddania pod dyskusję aborcji do 12 tygodnia i być może powie: ja podniosę rękę, bo rozumiem polskie kobiety. I tak naprawdę, jak oglądałem was, moje drogie panie, na tych marszach kobiet, na tych czarnych protestach, to byłem z wami, ale polityka mi nie pozwalała na to. Może będzie taka wolta. No, my sobie teraz żartujemy z tego premiera Morawieckiego, ale jest to rzeczywiście żenująca, smutna sytuacja, pokazująca, co z tym człowiekiem robi Jarosław Kaczyński, no bo to on jest tym wielkim bratem, który steruje tą pacynką w tym przypadku. Pacynką już od miesiąca, pacynką nazywaną wcześniej Pinokiem, bo kłamał, a teraz taką pacynką, bo jest rzeczywiście cały czas sterowany. Mi się przypomina taka sytuacja, kiedy rozmawiałam z szefem Najwyższej Izby Kontroli, panem prezesem Banasiem i jego synem Kubą, Jakubem Banasiem, o tym, co się wydarzyło na spotkaniu u Jarosława Kaczyńskiego, kiedy to Jarosław Kaczyński naciskał na Banasia, żeby ten jednak był z nimi, był po ich stronie, ale nic nie mógł wskórać i rzucił do któregoś ze swoich podwładnych: poślijcie po Mateusza. I Mateusz w 7 minut już, ktoś po niego posłał i Mateusz po 7 minutach już się wstawił. To wtedy ta historia pokazywała, jak sterowalny, jak pacynkowaty jest premier Morawiecki. Skoro prezes partii, skoro szeregowy poseł, bo wtedy Jarosław Kaczyński żadnego stanowiska nie zajmował. Nie był jeszcze wicepremierem od spraw bezpieczeństwa. Mówi: poślijcie po Mateusza, takim językiem, i jest posyłane po premiera, i ten premier się pojawia i próbuje swoich sił, swoich perswazji w stosunku do prezesa Mariana Banasia. No to
to z kim mamy do czynienia i co to jest za straszna relacja. Co, wyobraźmy sobie, jaka to jest no, taka relacja podwładny i kierownik, tyle że mobbingowa, trudna, opierająca się na zależnościach, na strachu, na może nawet jakichś atakach paniki, bo nie wiem, czym okupi Mateusz Morawiecki to wyczekiwanie na kogoś z koalicji dzisiaj przez tyle godzin i jutro przez 3,5, 2,5, 2,5 godziny, tak. Wiedząc, że tak naprawdę nikt nie przyjdzie. Zacytowałaś, powiedziałaś tutaj, co zrobią liderzy Konfederacji, że chcą być lojalni wobec swoich wyborców, tego 1,5 miliona ludzi. Ja słuchałam wczoraj Mentzena. Wczoraj Mentzen mówił, że się nie wybiera, prawda? Mentzen się mówi, że się nie wybiera, ale też starał się być lojalny wobec innych kolegów z partii. Mówił, że ustalą to i najwyraźniej ustalili, że pójdą. Ale po co? Nie wiem, bo nic z tego rządu nie będzie. My musimy się zastanawiać, co będzie w grudniu, czy rząd Tuska, Donalda Tuska zostanie zaprzysiężony, czy prezydent Duda nie będzie tego z kolei przeciągał, bo dzisiaj się już takie pojawiły głosy, że może być utrudnianie to tego procesu i to jest dla mnie... Porozmawiamy na pewno. Ja od razu podziękuję, bo tutaj nasi widzowie wysyłają nam wirtualne prezenty. Pan Jacek, bardzo dziękujemy. Pan Krzysztof, pan Krystian Kwiatkowski z komentarzem dzisiaj Hołownia zatopił Łódź TVP Info. O tym też jeszcze dzisiaj porozmawiamy. No tak, ale zanim dojdzie do tego momentu, kiedy zostanie wskazany przez większość sejmową premier nowy, czyli Donald Tusk, no to Mateusz Morawiecki ma terminy. I w poniedziałek mija ten termin, kiedy on powinien, według tego, co przewiduje prawo, ogłosić te nazwiska, czyli skład tego rządu, który z takim mozołem właściwie od 15 października buduje. No i ktoś z kolegów dziennikarzy zrobił te świetne wyliczenia, jak bardzo opłaca się zdecydować się na to, by zostać ministrem w rządzie. No jak bardzo się opłaca. Premiera Morawieckiego, 27 tysięcy brutto od razu, znaczy 27 tysięcy brutto taka pensja miesięcznie. Potem okres wypowiedzenia. Jeśli rząd się nie zbierze i nie zostanie, no, bo się nie zbierze, to po tej chwili również jakiś jest okres wypowiedzenia. Więc być może są politycy, być może są ludzie, być może są eksperci, tu muszę pokazać trochę cudzysłów, którzy zdecydują się na to, pomyślą sobie... No to jest duży zastrzyk gotówki i to przed świętami. Przed świętami, a poza tym przecież elektorat ma krótką pamięć, naprawdę ma krótką pamięć, nie pamięta za rok, dwa, a za cztery, jak będą następne wybory, to kto to im będzie pamiętał, więc może być taka wolta, taka sytuacja dla pieniędzy po prostu, no bo politycznie nie. Ja nie wiem, z kim się przyjaźni. Więcej wiedzą tacy twardzi polityczni dziennikarze, z kim się przyjaźni Mateusz Morawiecki. No teraz wygląda na to, jakby jednak z nikim. Jakby jednak z nikim i nawet ci najbliżsi jego ludzie no, nie decydują się na to, żeby być ministrami w jego rządzie, bo wiedzą, że to jest jakiś... Zobaczcie Państwo, my rozmawiamy o tym, dzisiaj jest który? 23 listopada. Aż sprawdzę, 23 listopada. My o tym rozmawiamy od miesiąca i 5-6 dni, tak. 7 dni. O tym, że tak nie powinno być, że prezydent zachował się nie w porządku, że prezydent, konstytucja nakazuje prezydentowi Dudzie działać w zgodzie z interesem państwa. A on, proponując Mateuszowi Morawieckiemu powołanie rządu, a nie Tuskowi, zachował się zgodnie z interesem partii, a nie z interesem państwa, więc nawet w tym momencie złamał konstytucję. I to jest trochę sytuacja tragiczna i ona nie powinna się wydarzyć, a się wydarzyła. I pięć tygodni trwa ta głupia sytuacja, bo no, Sejm i Senat na szczęście działają, natomiast tu słyszę, ale też Sejm mógłby zacząć działać wcześniej, bo też został powołany. Pierwsze posiedzenie zostało przez prezydenta zwołane na właściwie prawie, że ostatni możliwy termin znowu według prawa. Słyszy się, no, ten czas był potrzebny temu rządowi Mateusza Morawieckiego do tego, żeby zrobić porządek, i tu też muszę pokazać cudzysłów, w ministerstwach, żeby zrobić porządek w służbach. Ja rozmawiałam z jednym z pułkownikiem z służby kontrwywiadu wojskowego, były w 2016 roku przestał pracować, który mówi wprost, że on wie o tym, że w służbach specjalnych i wojskowych, i cywilnych następuje tak zwane brakowanie
teraz. Brakowanie, czyli wykazywanie, że brakuje komputerów, że brakuje telefonów komórkowych, że brakuje twardych dysków, że coś zostało zniszczone, że coś, ktoś coś zgubił, zaprzepaścił. A to dlatego, że te rzeczy zostały wyniesione, zniszczone, żeby oczywiście, nie zostały ślady. Oczywiście, po ale w papierach musi być, że właśnie ktoś zgubił, ktoś zniszczył, ktoś nadepnął, czyli ktoś masowe usiadł. Masowe gubienie laptopów. Masowe brakowanie to się nazywa, tak, brakowanie. To jest to słowo używane w tym slangu wojskowym i to jest, więc ten czas był potrzebny do tego. Szef SKW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, teraz, niedawno, 2 tygodnie temu został generałem, czyli w ostatniej chwili de facto. Został generałem, a więc jak odejdzie, będzie pobierał pensję generalską, a jak odejdzie na emeryturę, to będą mu przysługiwały te wszystkie apanaże generalskie. O wielu takich sytuacjach, o tej usłyszeliśmy dzięki dziennikarzom, natomiast o wielu takich sytuacjach, kto jak awansował, ile ma więcej pieniędzy, jakie stanowisko w ostatniej chwili zostało mu zaproponowane i je objął i nie można go zwolnić, albo jak można go zwolnić, to będzie miał 3-miesięczne wypowiedzenie i jeszcze odprawę za to, że został zwolniony. Takich sytuacji okradania państwa de facto, bo to są wszystko ruchy kadrowe, polityczne i myślenie o interesie partii, a nie państwa. Takich sytuacji jest z pewnością bardzo wiele i trzeba by było powołać nie 3, nie 4, nie 5, nie 6, jak dzisiaj usłyszeliśmy, sejmowych komisji śledczych, tylko naprawdę dziesiątki, tylko kto ma w tych komisjach pracować. My nie mamy tylu polityków, nie mamy tylu posłów do pracy, którzy mogliby się tym zająć, no bo ktoś musi się jeszcze zajmować normalnym życiem sejmowym. Musimy pamiętać, mogę trochę o tych komisjach? Tak, oczywiście. Tak, chciałam tylko powiedzieć, że jest jedna chętna do rządu Mateusza Morawieckiego. I to nie jest Karolina Opolska, ani nie ja, proszę nie, państwa, to nie, nie my. To nie, to jest pani Marzena Małek, to jest w tej chwili dyrektorka generalna w resorcie Jacka Sasina. Rozumiem, że tutaj... Kobiety górą, proszę państwa. Kobiety górą. Pierwsza kobieta, brawo dla pani Marzeny. Natomiast... Brawo, tak. Brawo, naprawdę, zdecydowanie. Za odwagę po prostu, za odwagę, za zderzenie się z upokorzeniem. Może po prostu pani Marzenie zrobiło się szkoda pana Mateusza Morawieckiego, że on taki sam wiesz, i tak ja czeka. Ja już dochodzę do takiego momentu i sama się sobie dziwię, że jest mi go szkoda. Jak go widzę takiego samotnego tam na tych korytarzach, jak dziennikarze, którzy teraz mogą podejść nieco bliżej, próbują gdzieś tam przez szybę w drzwiach do kuluarów sejmowych, gdzie jeszcze wejść nie mogą. No i on taki jest, taki jakby nikt go tam nie przytula. No, aż... no proszę państwa, tutaj kulturowe uwrotki. Jesteśmy wszyscy w Polsce kobiety Marusie po prostu. Już nam szkoda, chcemy podawać herbatkę, chcemy jakoś sprawić, żeby się czuł lepiej, żeby nie był taki samotny i tak nie czekał. Tak, tak, nie bądźmy Marusiami. Pani Marzena niech zostanie pierwszą i jedyną Marusią kandydatką do nowego rządu, który się nie utworzy Mateusza Morawieckiego. Ale będzie odprawa. Będzie kasa na święta, prezenty będzie można kupić, na ferie pojechać. O tym pani Marzena pomyślała. Bo jest zaradną kobietą, ale proszę, komisje. Komisje, no właśnie, wczoraj słyszeliśmy o 3 komisjach, czyli do spraw afery kopertowej, to ta, proszę państwa, z wyborów poprzednich, kiedy miały być wybory zdalne, kopertowe, 70 milionów zostało, słynne 70 milionów Jacka Sasina, które zostały zaprzepaszczone. Kolejna komisja to komisja dotycząca Pegasusa, między innymi Krzysztofa Brejzy, który był podsłuchiwany w czasie kampanii wyborczej w 2000, którym, pani redaktor, 19. Tak. W 2019, ale tych podsłuchiwanych innych osób też było więcej, nie tylko Krzysztof Także Brejza. Nie zresztą, polityki, na no właśnie. Prokurator Ewa Wrzosek czy Michał Kołodziejczak, który w owym czasie no, był liderem Agrounii, ale jeszcze z taką polityką przez duże P nie miał wiele wspólnego. Może być tak, że dowiemy się dzięki tej komisji śledczej o większej liczbie ludzi podsłuchiwanych, o tym jak służby łamały prawo, jak działały nielegalnie i na razie wiemy tyle, że CBA miało dostęp do tego narzędzia, do Pegasusa, ale i tu się znowu powołam na to, co mówi przedstawiciel SKW, były przedstawiciel SKW, że jak miało CBA, to miały też inne służby, nie tylko specjalne w Polsce, ale te, które mają specjalne uprawnienia, czyli uprawnienia do inwigilacji obywateli. My musimy sobie zdawać sprawę na przykład, że Zbigniew Ziobro powołał sobie taką specjalną służbę w więziennictwie. I on, to jest służba, która służy do sprawdzania
pracowników służby więziennej. I ona też ma uprawnienia do używania Pegasusa właśnie. Uprawnienia do inwigilacji. Od razu się poczułam bezpieczniej. Ja wczoraj rozmawiałam z panem Adamem Bodnarem, profesorem Adamem Bodnarem, który jest no, takim silnym kandydatem na ministra sprawiedliwości i on w tym kontekście mówił, że jest potrzebna ogromna reforma służb specjalnych w Polsce, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Jest potrzebne nawet jakieś takie skodyfikowanie tego, do czego te instytucje są uprawnione, a wszystko to dlatego, że zagrożone są nasze wolności obywatelskie, zagrożone są nasze prawa, zagrożone są prawa człowieka, bo my jesteśmy w tej relacji takiej pegasusowej, jeśli oni mają to narzędzie, jesteśmy absolutnie bezsilni. Też dowiedziałam się, mogę powiedzieć? Dowiedziałam się, jak to... Oczywiście, po to cię zaprosiłam, żebyś jak mówiła. Jak jesteś funkcjonariuszką służby no, i chcesz mnie podsłuchiwać, potajemnie, to musisz iść do sądu i poprosić o to, o zgodę na to. I sąd taką zgodę wydaje albo nie. Z reguły zawsze wydaje. I to jest podsłuchiwanie od dnia 23 listopada, dajmy na to, do dnia 1 stycznia 2024 roku. Okej, ale jak masz Pegasusa, to Pegasus wchodzi w twój telefon, w mój telefon i zbiera historię też z przeszłości, sprzed 23 listopada. No bo on właściwie ma dostęp do wszystkiego w telefonie. On właściwie ma dostęp do wszystkiego, więc to jest po prostu nielegalne w naszych warunkach ustrojowych, w naszych warunkach prawnych, w warunkach naszej konstytucji narzędzie, którego używał rząd Mateusza Morawieckiego, używały służby podległe i głównie Mariuszowi Kamińskiemu. I dosyć długo w ogóle nie chciały się do tego przyznać, aż ależ w którymś momencie Jarosław Kaczyński na konferencji niestety się wygadał i się okazało, że jednak jest. No, ale... Więc te trzy komisje, jeszcze jest trzecia komisja, która? Kopertowa. Afera wizowa jest trzecia. Afera wizowa, też wspaniałe, wielkie pole do popisu. Te trzy mają być jeszcze w tym roku rozpocząć funkcjonowanie. Wielkie pole do popisu dla sprawdzających, dla śledczych. I tu warto powiedzieć, kto ma być tym w tych komisjach. Słuchajcie, to muszą być ludzie, którzy się muszą na tym znać, którzy muszą przeczytać te tony materiałów, bo to zwykle są papiery, dokumenty, teczki. Pamiętacie państwo, nie, bo to było bardzo dawno temu, 2002 rok, afera Rywina. Chociaż myślę, że ze wszystkich komisji śledczych akurat aferę Rywina pamiętamy najlepiej. Bo była pierwsza i najfajniejsza. No i najbardziej medialna, tak. No pan jest zerem, powiedział Leszek Miller do Zbigniewa Ziobro wtedy. I to zero jakoś się tak przykleiło i odkleić nie może. Oczywiście, natomiast teczek było naprawdę od diabła, dokumentów i teraz przy tych komisjach też, więc te prace przy tych sprawach, przy tych śledztwach w zasadzie zajmą tych ludzi na całe dnie i ci ludzie muszą się w tych sprawach wyspecjalizować, to znaczy w służbach specjalnych, w narzędziach inwigilacyjnych, to w tej komisji, w urzędniczo-dyplomatyczno-kryminalnych, jeśli chodzi o aferę wizową i polityczno-kryminalnych chyba też i urzędniczych, jeśli chodzi o aferę Sasina, czyli kopertową aferę. Mówi się o kolejnych komisjach. Zobaczymy. No, my mamy naprawdę dużo rzeczy, które się wydarzyły przez te 8 ostatnich lat. No mamy no tak Justyna wiele, Suchecka... że obawiam się, że gdybyśmy nawet teraz próbowały zacząć wymieniać te wszystkie afery, a obie, mam wrażenie, śledziłyśmy to dosyć uważnie, to mogłabym się założyć, że nie damy rady wymienić wszystkich. Dwa dni temu Justyna Suchecka-Jadczak i redaktor Szostak z TVN24 dostali nagrodę za materiał, serię materiałów Villa Plus. Słynna prawda? Villa Plus, ministra Czarnka. Tak, słynna Villa. Zresztą minister Czarnek nie wybiera się do nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Ma honor, ma pan honor, panie ministrze, naprawdę. Nie chcę upokorzenia, nie chcę stanąć pod ścianą i zostać zabity śmiechem, a na razie Mateusz Morawiecki i ta pani Marzena na razie idą na stracenie, zobaczymy. Natomiast Villa Plus też przydałaby się komisja śledcza, żeby to sprawdzić. To jest naprawdę... Wielkie pieniądze, firmy słupy, fundacje słupy, ludzie słupy, a wszystko to pod płaszczykiem naszych polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością, więc no tak, ale jak tak siądziemy, to możemy do rana o tych aferach, które tak były tutaj i były w Polsce, były przez 8 ostatnich lat. Chciałoby się aż parafrazować albo, nie wiem,
Naśmiewać? Nie, naśmiewać się nie będę z Beaty Szydło, ale przez 8 ostatnich lat, proszę Państwa, naprawdę się narobiło. No. Broszki nie naprawdę. Masz. Nie mam broszki i nie jestem Beatą Szydło, ale tak rzeczywiście jest. I mam wrażenie, że niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości, mam nadzieję, że się wstydzą za to po prostu. Tak nie wiem, czy się wstydzą, ale tak oglądając różne wypowiedzi, czy to z mównicy sejmowej, czy to złapanych przez reporterów w Sejmie, bo już teraz nie da się tak przed reporterami ukrywać, jak jeszcze niedawno to można było. Warto o tym powiedzieć, to się wszystko pozmieniało. Tak, to mam wrażenie, że może się nie wstydzą, ale jest w nich pewien lęk, co będzie dalej. Ja tylko podziękuję paniom, które nam poprzysyłały różne fajne naklejki. Pani Barbara z pozdrowieniami dla ciebie i dla mnie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, Pani Barbaro. Pani Magda, która gratuluje ci rozmowy z profesorem Gralą. Dziękuję bardzo. To o Rosji, proszę Państwa, i o tym, co mogę powiedzieć. Tak, oczywiście. Bo nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego zniknęły pierwodruki rosyjskie z XIX wieku, zostały przez wiele miesięcy zostały wynoszone z tej biblioteki, zostały sprzedane na aukcjach w Moskwie. Podobne napady miały miejsce na Łotwie i w innych krajach tu naszego byłego bloku wschodniego. Naprawdę filmowe wydarzenia. Profesor Grala, wybitny historyk i dyplomata pracujący przez lata, na początku lat 2000 w Moskwie, opowiadał mnie o Rosji, o żałobie po Rosji, bo robię taki podcast w Onecie, żałoba po Rosji. Magda robi wspaniałe serie podcastów i rozmów, wszystkie serdecznie polecam Państwu. Jeszcze od pani Anny dostałyśmy naklejkę z pozdrowieniami już tylko dla ciebie, dla mnie nie było tam pozdrowień. To ja panią Karolinę pozdrawiam. Ale też od pani Karoliny dostałyśmy taki wirtualny upominek. Bardzo wszystkim paniom i Państwu dziękujemy. No tak, ale zatrzymałyśmy się przy tym poniedziałku, to jest 27 listopada, to jest ten ostatni moment, w którym premier powinien przedstawić skład rządu. Jak ty to sobie wyobrażasz? Czy widzisz premiera, który staje na konferencji i ma rzeczywiście listę nazwisk i mówi, kto jakie resorty obsadzi? No, jest tam pani Marzena Małek, ale są też tam jeszcze kilka lub też nawet kilkanaście innych osób, przyszłych ministrów tego rządu, który nigdy nie zostanie zaprzysiężony, natomiast zgarnie wynagrodzenia i odprawy. Czy myślisz, że tam jest jakaś myśl, żeby może się jakoś rakiem jednak z tego wycofać i nie narażać na tę porażkę? Ja myślę, że Jarosław Kaczyński prze do tego, żeby do tego doszło. Żeby jednak, żeby Mateusz Morawiecki wystąpił, powiedział, że powołuje i że spróbują, że to są ludzie, eksperci, wspaniali ministrowie i będą kontynuować reformy, które przeprowadzali przez 8 ostatnich lat. Co prawda Jarosław Kaczyński w słynnym wywiadzie nie tak dawno powiedział, że reforma, przepraszam, trochę mnie to śmieszy, ale że reforma sądów jest w zasadzie do zrobienia. To jest bardzo ciekawe, bo przez 8 ostatnich lat. Bo Zbigniew Ziobro jednak nie zdołał, chociaż naprawdę bardzo dużo się działo i w sądach, i z sędziami, i z dublerami, i naprawdę i z neokaresami, z wieloma odgałęzieniami sprawy reformy sądów, to i tak wedle Kaczyńskiego prezesa nie udało się nic z tym zrobić i Jarosław Kaczyński ubolewa. Ale wracając do tego poniedziałku, tak będzie. No, chodzi, ja nie wiem, bo już jak psychologicznie na to patrzeć, chociaż ani ja, ani pani redaktor Opolska nie jesteśmy psycholożkami, nie jesteśmy. To może rzeczywiście chodzi o jakiś rodzaj upokorzenia, jakiegoś takiego upodlenia tego Mateusza Morawieckiego. No, ty byłeś na szczycie, chłopie, i zaznaj, jak to jest na dnie przed całą Polską. Nie wiem, zastanawiam się, żebyśmy, albo może jeszcze, żeby było więcej takich pani Marzen Małek, które się po prostu zlitują. Z jednej strony będą tymi Marusiami, a z drugiej strony będą chciały zrobić kasę. No. Myślisz, że to chodzi też o budowanie tego mitu odebranego zwycięstwa, to znaczy wygraliśmy my, Prawo i Sprawiedliwość, wygraliśmy wybory, no bo de facto wygrali wybory, tak? No mają najwięcej mandatów w Sejmie, co prawda zerową zdolność koalicyjną i przez to nie będą mogli stworzyć rządu, no ale wygraliśmy wybory, mieliśmy rząd, ten rząd był wspaniały, ten rząd by kontynuował te cudowne reformy i bylibyśmy my, Polska, kraina mlekiem i miodem płynącą. Dopóki trwa telewizja rządowa, to może być A tak
taka narracja. Wy nam to, tak. Wy, czyli siły zewnętrzne, Niemiec, Tusk, für Deutschland, Unia Europejska, odebrali to siłą, no i będzie ten taki dualizm dziwny, narracyjny, że będzie ten rząd Donalda Tuska, który no ostatecznie zostanie powołany w którymś momencie, zaraz porozmawiamy o tym kiedy, no ale będzie cały czas ta narracja, że był ten rząd i że ten właściwy rząd to był właśnie ten rząd Mateusza Morawieckiego z panią Marzeną Małek i paroma innymi osobami i właściwie temu rządowi nic nie zabrano władzy. Taka narracja będzie obowiązywała, dopóki Telewizja Polska będzie w rękach Prawa i Sprawiedliwości, a wygląda na to, że jeszcze chwilę będzie, bo przed wyborami było słychać takie głosy z kręgów opozycji, z kręgów Donalda Tuska, że czym prędzej zajmą się telewizją publiczną i tym, co się tam dzieje i wprowadzą, mówiło się o komisarzu, no, że szybko się to zmienia. Tymczasem proszę zobaczyć, półtora miesiąca za chwilę i władza PiSu trwa. Co prawda jest tam jakaś ewakuacja, kilka pań i panów dostaje posady. Do NBP? Tak, dostaje posady. Tam się mało nie zarabia w tym NBP, no nie, proszę państwa. Nie. Ewakuują się, czyli czują, że za chwilę to będzie, ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie za tydzień, czy dwa, czy 13 grudnia, czy też przed świętami. Tylko myślę, że to chwilę potrwa. Proszę zobaczyć, tak mi się przypominają takie lata, kiedy prezesem telewizji był Robert Kwiatkowski z SLD, to potem rządziła następna partia, a on dalej był prezesem telewizji. Zupełnie inne czasy, ale ta partia, która zaczęła rządzić, wówczas nie przejęła tak szybko telewizji. To był który to był rok? Początek lat 2000? Może trochę jakoś później. Tak. Może trochę później. Natomiast tutaj też tak się zanosi. Kluby Gazety Polskiej jeszcze będą chwilę w natarciu, bo jeszcze mają pieniądze ze spółek Skarbu Państwa, tak jak Gazeta Polska, no ale po za kilka miesięcy to podsypywanie, to finansowanie się skończy i już nie będzie gdzie sprzedawać tej narracji o dobrym, jedynym, sprawiedliwym, wspaniałym, mądrym, tak, rządzie. Najlepszym rządzie, któremu zabrano w diaboliczny sposób, odebrano przez moc. Niemcy. To jest chamskie, to jest niemieckie chamstwo, proszę państwa, to co się wydarzyło. Które, jak wiemy, naprawdę jest zupełnie innym chamstwem niż nasze polskie chamstwo, jest gorszym chamstwem. To, że naprawdę Jarosławowi Kaczyńskiemu przychodzi do głowy, że jest taka myśl i wypowiada sformułowanie niemieckie chamstwo, proszę państwa. Niemieckie chamstwo. To jest do grubej analizy, ale znowu nie dla nas, tylko dla innych specjalistów. Tak, więc kończąc, taka narracja może być i ten elektorat, który jest tym twardym, silnym, mocnym elektoratem Prawa i Sprawiedliwości, a to jest 30 parę procent ludzi, może trochę mniej, może 20 parę, tak, no bo się rozczarowali po wyborach, będzie w to wierzył, tak jak wierzył w zamach smoleński, ten twardy elektorat, tak jak wierzył w to, że Donald Tusk reprezentuje niemieckie interesy, tak jak wierzył w wiele, wiele innych rzeczy, więc... Pani Anna wysłała nam kolejną naklejkę i tym razem pozdrowiła mnie. Dziękuję bardzo, pani Anno. Właśnie, musi być Prawo i Sprawiedliwość na świecie. Wyżebrane cieszy tak samo. Pozdrawia nas też pan Krzysztof z Gostynina. Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie. No dobrze, to teraz przeskoczmy kolejne dwa tygodnie do przodu, czyli już premier ogłosił ten swój rząd. Minęły te dwa tygodnie, które ma na to, żeby przygotować exposé, wygłasza exposé. Jest strasznie smutna sytuacja w Sejmie, kiedy pan premier wygłasza exposé i nie dostaje wotum zaufania. I teraz wróżka Magdalena, proszę państwa. Tak, no tylko kulę jakąś tak, poproszę. No i znowu, jeśli patrząc na te najdłuższe limity, które daje nam prawo, a jak widzimy do tej pory przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości wykorzystują ten czas do maksimum, dochodzimy do... Wspaniałe to jest, prawda? Tak. Jak na, tak literalnie... Do ostatniego dnia. No i dochodzimy do 11 grudnia. Czyli i w tym momencie Mateusz Morawiecki, jego rząd składający się z pani Marzeny Małek i innych, nie dostaje wotum zaufania. Najsłynniejsza polityczka zaraz będzie, tak, najsłynniejsza pani dyrektor. Ministra, tak, w rządzie Mateusza Morawieckiego. I Sejm większością swoją wskazuje Donalda Tuska. No i teraz pan prezydent powinien czym prędzej Donalda Tuska zaprzysiężyć. Ale może pozwlekać. Ale Marcin Masterlerek właśnie, czyli zwany wiceprezydentem ostatnio, w jednym z wywiadów powiedział już, że właściwie to w tym terminie pan prezydent się wybiera na różne wojaże zagraniczne, będzie miał rozmowy międzynarodowe i
no nie wiadomo, czy będzie mógł tak szybko zaprzysiężyć Donalda Tuska. Co o tym myślisz? To się nazywa gra na zwłokę, specjalne utrudnianie. No tak. Nie wiem, czy Państwo widzieli tę okładkę pisma sieci Michała i Jacka Karnowskich na okładce Andrzej Duda i wywiad właśnie z prezydentem. Donald Tusk nie będzie moim premierem. Chociaż podobno, ja nie czytałam, że zmanipulowane? Że pan prezydent nie do końca to powiedział w wywiadzie i ten cytat na okładce był troszkę przekręcony. Ale tak naprawdę z tego wywiadu ja potem ten fragment znalazłam gdzieś. No on się wiele nie różni od tego cytatu z okładki. Mhm. Donald Tusk nie będzie moim premierem. Ja uważam, że teraz, w tym momencie, takie sformułowania, takie teksty, takie wywiady niepotrzebne są ze strony głowy państwa. No ale mamy na szczęście wolność słowa i bracia Karnowscy tego pilnują i korzystają z tej wolności słowa i skoro prezydent się zgodził, to hulaj dusza, piekła nie ma. Natomiast to przeciąganie to jest znowu gra na interes partii, a nie na interes państwa. Robi to drugi raz na przestrzeni, jeśli tak postąpi, drugi raz na przestrzeni dwóch miesięcy. Ale co te kilka, znowu, bo to już będzie kilka znowu, dni, co znowu, te kilka dni jest, ale znowu, da. Bo to jest istotne, znowu łamanie konstytucji, panie prezydencie. Pan jest również moim prezydentem i wszystkich tutaj siedzących w tym studiu, bo innego prezydenta nie mamy, innego prezydenta Rzeczpospolita Polska nie ma i pan musi myśleć o moim interesie i pan musi myśleć o interesie wyborców, którzy nie tylko zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, ale także na inne partie i nie chcą być w takim zawieszeniu przez dwa miesiące. A przypominam, że ten 11, 13, 15 grudnia to będzie równo dwa miesiące od wyborów parlamentarnych w Polsce, a my mamy bałagan. Nie będę mówić chaos, bo daleko jeszcze nam do chaosu, bo w Sejmie jest w miarę ogarnięty dzięki Szymonowi Hołowni. Natomiast no, to trzymanie, to przeciąganie, to dawanie możliwości Morawieckiemu, nie wiem, czy pamiętasz to, jak on powiedział, po głębokim zastanowieniu, tak. Zdecydowałem, że powierzę misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. No na Boga. Jakie to było głębokie zastanowienie? Bardzo. Jest naprawdę, proszę Państwa, tylko interes partii, tylko pokazanie, jestem z nimi. Jestem z Jarosławem Kaczyńskim, jestem z Morawieckim, jestem z tymi ludźmi, którzy de facto przegrali wybory, chociaż wygrali. To byli najwięcej głosów. Najwięcej tak, głosów. No tak. Pani Magda wysyła nam pozdrowienia i pisze, że też słucha moich podcastów, za co pani Magdo bardzo dziękuję, to bardzo miłe. Mówi się, że możliwym terminem, w którym prezydent Duda zaprzysięży Donalda Tuska na premiera, będzie 13 grudnia. Myślisz, że to ma być taki symbol, wiesz, no 13 grudnia kojarzy nam się jednoznacznie ze stanem wojennym. To czyli... się nie kojarzy, to jest, proszę państwa. 13 grudnia to jest, będzie w tym roku 43. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Kto nie pamięta, niech poczyta, niech wróci, niech zobaczy, co się wtedy działo. No, taki najczarniejszy poranek, bo przecież o poranku dowiedzieliśmy się o tym od Jaruzelskiego. Chociaż podobno niektórzy spali do południa. Niektórzy spali do południa, właśnie. Jarosław Kaczyński pochwalił się w tym wywiadzie u Teresy Torańskiej, świętej pamięci wybitnej dziennikarki, wybitnej wywiadowczyni. Natomiast no, ten 13 grudnia to też jest, nie wiem, jeśli ktoś to zrobił niechcący, to myślisz, powinien wrócił, ale, tak naprawdę ale nie, myślisz, nie, 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 zakładam niewinność na początku, ale potem jak patrzę na to, co się dzieje właśnie z tym przyciąganiem, z tym no naprawdę wypowiedź pana Mastalerka, że prezydent ma dużo wojaży i spraw międzynarodowych i jak się złoży to, proszę państwa, do tego, jakie poważanie prezydent Duda ma na arenie międzynarodowej, jak się popsuły relacje z Ukrainą, jak prezydent Zełenski przejeżdżając przez Polskę w październiku, nie tak dawno, spotkał się z dziennikarką i z ratownikiem medycznym w Lublinie, dając im odznaczenia, nie znajdując czasu na spotkanie z Andrzejem Dudą. Z którym wcześniej był w naprawdę zażyłych relacjach. Mówiło się o przyjaźni. Mówili oni sami o sobie, że są przyjaciółmi. To relacje i stosunki międzynarodowe prezydenta Dudy, patrząc na to wszystko, co
powiedziałam, na pewno nie są ważniejsze niż to, żeby w kraju był spokój, w kraju był porządek i żeby doszło do tego, że premier Donald Tusk zostaje premierem i powołuje nowy rząd i zaczyna się po prostu praca. My jesteśmy naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Za wschodnią granicą trwa wojna, prawie 2 lata trwa wojna. Potrzebujemy stabilności, potrzebujemy tego, żeby nie było żadnych wątpliwości, a prezydent, bo rozumiem, gdyby to robił Jarosław Kaczyński, miał taką siłę, ale prezydent, który ma być prezydentem wszystkich Polaków, który jest prezydentem już drugą kadencję, który więc ślubował, proszę państwa, o poparcie PiS-u do kolejnej kadencji. Ślubował, że będzie służył nam, mnie również, wszystkim Polakom i to ślubowanie łamie. Łamie konstytucję, łamie ślubowanie, sprzeniewierza się temu, co obiecywał. Mnie się to absolutnie wpisuje w tę całą narrację odebranego zwycięstwa, tego oszustwa sił zewnętrznych i jeszcze ten nowy, zły niemiecki premier, który odebrał Prawu i Sprawiedliwości zasłużoną wygraną, będzie zaprzysiężony 13 grudnia, czyli w rocznicę stanu wojennego. No to się... Czekam na okładki tygodników prawicowych, czekam na to, co będzie mówił Jarosław Kaczyński na kolejnym klubie Gazety Polskiej, bo myślę, że to będzie, że to jest absolutnie zamierzona sytuacja. I na tym będzie budowa, bo Smoleńsk nie wypalił, proszę państwa. Katastrofa Smoleńska nie okazała się. Parę lat, aż w końcu przestał. Katastrofa Smoleńska nie okazała się jednak zamachem. Na katastrofie smoleńskiej zbudowano naprawdę ogromny, na tym micie zbudowano politykę. Więc trzeba szukać nowego mitu. Trzeba szukać czegoś, na czym będzie się budowało drogę do zwycięstwa za 4 lata. W PiS-ie. I może to, że tu nami rządzą Niemcy i wybory były... No było na pewno coś nie tak. Coś nie tak, skoro oni wygrali, a nie my, a przecież my jesteśmy najbardziej popularni, to nas najbardziej kochają. I jeszcze może wisienka na torcie może, ten 13 grudnia. Może właśnie na tym i... No właśnie. Pani Elżbieta i pan Robert wysyłają nam pozdrowienia wirtualne, naklejki. My też. Bardzo dziękujemy. To zawsze jest bardzo miłe, bo to znaczy, że państwu się podoba to, co państwo oglądają i czego państwo słuchają. Ale chciałam ci jeszcze zapytać o to, co się dzieje w Sejmie. Mieliśmy w tym tygodniu różne ciekawe wydarzenia. W zeszłym tygodniu mieliśmy różne ciekawe wydarzenia, w których brał udział minister jeszcze Czarnek, Marek Suski w tym tygodniu. Zbigniew Ziobro też brał udział. Zbigniew Ziobro, który nazwał obecną większość sejmową fujarami za to, że nie postawiła go przed Trybunałem Stanu w 2015 roku. Bierzcie mnie, tak? Teraz zachęca, żeby tak, znowu... Tak, tak. Chociaż ja, kiedy oglądałam to wystąpienie, a potem wiele razy wycięty ten fragment z fujarami, z tym diabolicznym śmiechem Zbigniewa Ziobry, to wydawało mi się, że przez niego jednak przemawia duże zdenerwowanie i stres, że to było takie wystąpienie, które miało maskować pewien lęk, który tam się w serduszku pana Zbigniewa pojawił. Trochę jak chłopaki na podwórku, prawda? Tak. Albo na weselu, no chodź, co mi zrobisz, co mi zrobisz, prawda? Może to było trochę tak to można czytać. Dyskusja o in vitro i wypowiedzi, no, są takie głosy, że nie powinno się rozmawiać o Grzegorzu Braunie, bo on jest właśnie prorosyjski, że jest... No, jest oszołomem. Nie, że jest oszołomem, ale proszę państwa, on jednak zdobył ileś tysięcy głosów. Wszedł do Sejmu, jest posłem, zabiera głos i tak jest wolność słowa. I kiedy mówi o in vitro, to mówi o tym, że ta selekcja, która się odbywa w laboratoriach... Niemal jak na rampie oświęcimskiej. Tak. Nie, on powiedział, żeby nie było, że ja przeinaczam i potem ktoś mnie pozwie. Powiedział chyba dokładnie, że nie na rampie oświęcimskiej, ale na szkiełku laboratoryjnym. I że zootechnik. Zootechnik, weterynarz, tak, się tym zajmuje. Więc to są takie, i to oczywiście się przebija do opinii publicznej, bo i on wie, co robi, mówiąc takie rzeczy. Chodzi o to, żeby się przebiło. Natomiast jest dość silna, mniejsza niż zakładano, bo przecież mówiliśmy o tym, że 17-18%, 15% Konfederacja może zdobyć. Na szczęście zdobyła, może nie na szczęście, nie powinnam tu wartościować, zdobyła zdecydowanie mniej, ale jednak poseł Braun
no, jest barwną postacią, bardzo dużo mówi. Kiedy się pyta Krzysztofa Bosaka o Grzegorza Brauna, to powiem Państwu szczerze, że za każdym razem mam poczucie, że się wstydzi za Grzegorza Brauna i się od niego odcina, że nie chce mieć z takimi poglądami nic wspólnego, a z drugiej strony to Bosak jest twarzą tej konfederacji, główną obok Mentzena, który no, troszkę jest takim bardziej tiktokowym niż sejmowym politykiem. No tolerują tego Brauna. Tolerują, bo wiedzą, że on ma spore poparcie. Ja, kiedy pozwoliłam sobie skrytykować Grzegorza Brauna na platformie X, do niedawna Twitterze, to no, zostałam tak napadnięta przez taką zgraję fanów Grzegorza Brauna, którzy mnie tam zwyzywali od najgorszych. I ta siła jest naprawdę ogromna, więc zakładam, że to jest po prostu tolerowanie i przymykanie oka, dlatego że wiadomo, że on za sobą jednak ma sporą masę ludzi, no takich wyznawców jego samego, Grzegorza Brauna, który, no, trzeba przyznać, jest człowiekiem inteligentnym, oczytanym i z charyzmą. Co prawda to wszystko wykorzystuje dosyć niecnie, ale rozumiem, że są środowiska, które on jest w stanie przyciągać do siebie. I bratankiem Juliusza Brauna, który był prezesem telewizji przed 2015 rokiem. I posłem chyba, prawda? Dostał się do Sejmu. Ale w Sejmie też są zmiany, proszę Państwa, barierek nie ma, to jest naprawdę niesamowite. Można wejść na spacer niedzielny albo i środkotygodniowy, ale tam w środku też się pozmieniało. Te kurtyny są, kotary odsłaniane. Jeszcze wiszą, ale odsłonięte. Odsłonięte, można chodzić, można podchodzić do polityków, nie trzeba tak biegać, jak jeszcze do niedawna koledzy i koleżanki dziennikarze sejmowi biegali, tylko jest większy dostęp do polityków. Zobaczymy, jak będzie za chwilę, czy to nie jest takie euforyczne i tylko na początek, czy jednak politycy nie i ci, co mają tworzyć ten nowy rząd, nie będą proponować, żeby jednak troszkę było więcej dystansu od dziennikarzy. Na razie odpowiadają. Nie otwierają kuluarów, na których pamiętamy, w kuluarach działy się rzeczy. Różne się działy. Elżbieta Kruk robiła coś tam. No Ludwik Dorn też w takiej sytuacji mocno zmęczonego został tam przyłapany. Ale chciałam cię jeszcze zapytać, no bo tak, przedwczoraj, na mównicy sejmowej pojawiła się postać dosyć paskudna, Dariusz Matecki. On tam coś pokrzykiwał. Ale no, jest ta taka tendencja, żeby jednak utrudniać te obrady, żeby ci ministrowie tam się pojawiali, powoływali się na artykuł 186 regulaminu Sejmu, żeby utrudniali Szymonowi Hołowni prowadzenie obrad Sejmu. Myślisz, że takie stosowanie tych różnych kruczków, takich sztuczek, wyciągania właśnie punktów z regulaminu i tak dalej, wszystko po to, żeby stosować taką dziwną obstrukcję i utrudniać posiedzenia Sejmu i wykazać, że ten Szymon Hołownia to się nie nadaje i wicemarszałkowie pewnie też się nie nadają i w ogóle to wszystko jest nie tak, jak powinno być, to będzie trwało, czy to się w którymś momencie Prawu i Sprawiedliwości znudzi? Myślę, że jeszcze kilka tygodni, a potem... No później wiadomo, że jak przestaną być ministrami, to też nie będą mogli na przykład tego artykułu 186 używać. No ale mogą być inne formy przeszkadzania oprócz tego artykułu 186. Oni też widzą, że nie można, że Hołowni się nie podskoczy, tak? Że on sobie świetnie radzi, jest przygotowany. I no, są tam takie momenty stand-upu i showmaństwa od strony Hołowni, natomiast jednak zachowuje, tak summa summarum, zachowuje powagę instytucji, którą reprezentuje, z drugą osobą w państwie, proszę Państwa. No i sobie radzi. I myślę, że to też bardzo drażni tych ludzi, którzy na razie powołują się na ten artykuł 186. Na ten artykuł w zeszłym tygodniu chciał się powołać też Jarosław Kaczyński, bo podszedł do Szymona Hołowni, to ujawniła Arleta Zalewska w Faktach. Podszedł do Szymona Hołowni i mówił, że on jest premierem i też chce wystąpić. I Szymon Hołownia powiedział, że już trzech chyba jego kolegów skorzystało z tego i czas się skończył, także nie uległ presji. Chyba pierwszy raz od 8 lat ktoś odmówił czegoś Jarosławowi Kaczyńskiemu w Sejmie. I czas się skończył i to też pokazuje, że Szymon Hołownia działa i zgodnie z prawem, i działa sprawiedliwie, i też potrafi opanować emocje. I czym sobie zaskarbia rzeczywiście spore rzesze ludzi. Dzisiaj ogłoszono, że jest ponad 100 tysięcy subskrybentów. Srebrny przycisk. Srebrny przycisk na kanale YouTube dla
dla Sejmu. No to, my no mamy to tutaj super, taki no. srebrny przycisk, wisi przed drzwiami, więc teraz Sejm powinien, jak nad jednymi drzwiami wisi krzyż, tymi po lewej stronie, jak się patrzy frontem do marszałka, to nad tymi drzwiami po prawej stronie powinien zawisnąć srebrny przycisk. No właśnie, to jest postulat redaktora tak. Polskiej. To jest mój dzisiaj postulat. Z 23 listopada 2023 roku. Ja myślę, że ciężka praca przed Hołownią. No pamiętajmy, że tych posłów opozycyjnych będzie bardzo, bardzo wielu. Prawie połowa, może nie prawie połowa. No tak. 40%, dobrze mówię. Jeden z naszych widzów o pseudonimie Kos zastanawia się, kto zagłosował na Mateckiego. Nie mam pojęcia, tak samo jak nie mam pojęcia, kto zagłosował na Łukasza Mejzę. Nie wiem, jak to jest możliwe. Jego fani. Jest taka tendencja, że ludzie nie wiedzą, jakich afer dopuścił się Łukasz Mejza, który został posłem, a który, no mogę powiedzieć delikatnie, bogacił się na cudzej krzywdzie. Po prostu widzą na listach wyborczych nazwiska i mówią, o tego to słyszałam coś o nim w telewizji, albo w radiu, albo widziałam w internecie. No a Mejza, Łukasz Mejza bardzo często Mejza, się pojawiał w TVP, podobno Mejza, to była Mejza, jedna, tak. On miał taką tyle. Niepisaną umowę z Prawem i Sprawiedliwością, głosował z nimi, został usunięty ze stanowiska wiceministra, ale został jednym z elementów tej umowy, że on jest cały czas wiernym posłem głosującym z Prawem i Sprawiedliwością, było to, że występuje regularnie w telewizji publicznej i występował I tam zobaczcie, w takim co zrobiła telewizja publiczna. Okulary, wąs, koszula, czyli inteligentny. Przebranie na inteligenta to było. Inteligentny i zdobył głos, jest w Sejmie i tyle. To tak samo Matecki i kilku jeszcze innych panów. Na szczęście jest też sporo kobiet, co mnie cieszy i jak słychać te kuluarowe układanki rządowe, to kilka z nich ma wejść do tego nowego rządu. Nie do tego z panią Marzeną, tylko do tego drugiego. Tam pani Marzeny raczej nie będzie. Po 13 grudnia i no zobaczymy. No był taki moment, że w zasadzie było potwierdzone, że ministrą zdrowia zostanie pani Joanna Mucha, ale dzisiaj słyszę, że znowu jest jakaś przekładanka. Bo wcześniej jest jeszcze była Izabela Leszczyna. Ale że dzisiaj... Jest powrót do Izabeli Leszczyny? Jest dzisiaj jakiś był taki chwilowe zawahanie, że jednak Izabela Leszczyna powraca, bo jeszcze w poniedziałek to było, bo dzisiaj jest czwartek. W poniedziałek czwartek, było tak, że Joanna Mucha ministrą zdrowia, Izabela Leszczyna weźmie fundusze regionalne, tak. które miał wcześniej wziąć Michał Kobosko, tak, to ten wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni. Mhm. I tak się państwo podzielą i tym samym będzie więcej kobiet w rządzie, bo i Mucha, i Leszczyna. Wcześniej Mucha nie była brana pod uwagę, no ale dzisiaj znowu coś się zmieniło i znowu Leszczyna ministrą zdrowia, a o Musze nic nie wiadomo. Barbara Nowacka ministrą edukacji. Tak. I zobaczymy jeszcze, jakie kobiety. Oby było ich jak najwięcej, bo jak rządzą kobiety, to no, zawsze jest lepiej. Paulina Henning-Kloska ma wziąć klimat jeszcze tak. z kobiet. No zobaczymy, będziemy to obserwować. Chciałam ci jeszcze zacytować tweet premiera, wciąż premiera Mateusza Morawieckiego, który buduje który nas ogląda po prostu. Z panią Marzeną Małek. Poszkodujcie mnie, dziewczyny. To my szkodujemy. Biedny pan Mateusz, który tak się stara, a wszyscy rzucają mu kłody pod nogi, a ci, którzy nie rzucają, to się perfidnie z niego śmieją. Trochę my to robimy, niestety. Pan premier pisze tak. Panie marszałku Szymon Hołownia, Szymon Hołownia jest oznaczony, dlatego go nie odmieniłam. Panie marszałku, nie ma na co czekać i nie ma o co się spierać. I tutaj taki zielony ptaszek. Przedłużenie wakacji kredytowych, zielony ptaszek. Zamrożenie cen energii, zielony ptaszek. Przedłużenie 0% VAT na żywność. To trzy sprawy, którymi musi zająć się Sejm Rzeczpospolitej Polskiej już teraz. Teraz z wielkimi literami wykrzyknik żółty. Działajmy. O, proszę bardzo. I może jutro premier... Marszałek Hołownia o tej 12.30 po prostu przybędzie do Mateusza Morawieckiego. Po takim twecie ja bym biegła. Biegłabyś? Ja bym biegła, może przybędzie i oni ustalą, że będą rządzić, proszę państwa. Szymon Hołownia dość poetycko odpowiedział słowami piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Opowiadaj, nikt nie opowiada tak jak ty, choć bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi.
Ale tak się zastanawiam, no bo... Od razu mi się zachciało śpiewać, proszę Państwa. Proszę, proszę. Nie, 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 aż tak nie pójdę tak daleko. Nie pójdę tak daleko. Oglądalność. Ale ja się tylko tak zastanawiam, już powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, bo już się bardzo długo trzymam, dlaczego tego wszystkiego, o czym pisze pan Mateusz Morawiecki, nie można było załatwić przed 15 października? Co stało na przeszkodzie, żeby przedłużyć wakacje kredytowe, zamrozić ceny energii i przedłużyć 0% VAT na żywność przed 15 października? Czemu to nie trzeba było robić czasu. Teraz? Nie było czasu, była kampania wyborcza, trzeba było jeździć, brać udział w, jak się nazywają te takie niewiece, tylko oni jeździli, ktoś zarabiał na takie... Pikniki? Pikniki, były pikniki do późna. Plus. Pikniki 800+, no właśnie 800+, ciekawe czy będzie, będzie? Będzie, no, no będzie, 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 bo to już obiecał też Donald Tusk. Były pikniki 800+, była kampania referendalna, ogromna, finansowana ze spółek... Co się stało z referendum? Nie przecież ma referendum. W ogóle o tym nie rozmawiamy, a była wielka kampania referendalna. Za mało ludzi zagłosowało i referendum jest nieważne, natomiast była kampania referendalna i już wiosną, szanowni państwo, wiosną było wiadomo ze spółek Skarbu Państwa, że oni mieli na jesień, te spółki miały, porezerwowane od 5 do 20, 25 milionów na tę kampanię. Wtedy nie wiedzieli w tych spółkach, nie wiedziano w tych spółkach, że będzie to, będą to pieniądze na referendum, tylko na kampanię wyborczą. Czyli mówiło się wprost o tym, że te pieniądze zostaną wydane właśnie w ten sposób. Więc to robiono, a nie zajmowano się tymi sprawami, o których teraz pisze Mateusz Morawiecki. Bo on to powinien zrobić i tym się zająć. Tak jak i pieniędzmi z KPO, które zaprzepaścił za swoich rządów, tak jak wieloma innymi sprawami, tak jak nie powinien dopuścić do tego, żeby wydarzyło się to, co się wydarzyło z aborcją, bo gdyby do tego nie doszło, to by nie umarło wiele kobiet, a mamy od tych, które wiemy, to są bodajże 3 tylko, prawda? Mm-hmm. Ale to są kobiety, które znamy z imienia i nazwiska, bo ile więcej sprawa umarło, została nagłośniona. A ile więcej umarło, nie wiemy. Właśnie przez to zaostrzenie prawa aborcyjnego w Polsce po 2020 roku. Tak, ale słyszałam takie ploteczki, że pan Bartłomiej Wróblewski, czyli to był jeden z tych głównych inicjatorów wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, poseł Prawa i Sprawiedliwości, teraz... Też poseł teraz wygrał. Tak, też wszedł do Sejmu niestety, pozwolę sobie na taki osobisty komentarz, ale teraz stracił kolegów i nie bardzo chcą się z nim inni posłowie Prawa i Sprawiedliwości zadawać, bo jest postrzegany jako jeden z głównych winnych przegranej. Panie Bart. A pan Bartek zapewniał, że wszystko było uzgadniane z Jarosławem Kaczyńskim, wszystko było uzgadniane z PiS-em, a teraz się okazuje, że Mateusz Morawiecki to właściwie jest zwolennikiem kompromisu aborcyjnego i nie wiadomo, na czyje zlecenie pan Bartłomiej tak działał, czy tak sam sobie wysłał ten wniosek do Trybunału i nikt go nie chciał. Strasznie to wszystko jest teraz podejrzane, co się dzieje. No, musi być jakiś, gdyby był jakiś sukces, to byłoby wielu ojców tego sukcesu. Jest porażka, więc szuka się takich... czarnych baranów i Bartłomiej Wróblewski, jak rozumiem, jest czarnym baranem. Za chwilę takim najczarniejszym baranem będzie Mateusz Morawiecki, bo na razie jeszcze się o tym nie mówi, jeszcze ma tworzyć rząd, jeszcze wszystko będzie dobrze, jeszcze pani Marzena się zgłosiła, no ale za chwilę porażka absolutna. Najbardziej mi przeszkadza teraz, jak o tym myślę, ten 13 grudnia. Nie chciałabym, żeby nowy rząd się No to jest takie naprawdę bardzo małostkowe. 13 grudnia w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Skoro naprawdę. Już nic nie możemy wam zrobić, skoro już wszystkie wykorzystaliśmy terminy i możliwości prawne i nieprawne, no to chociaż to zaprzysiężenie będzie się kojarzyło zawsze ze stanem wojennym. Pan Krystian, który już wcześniej nam wysyłał naklejkę, wysyła nam ją po raz kolejny, bo przypomina, że obiecałyśmy, właściwie ja obiecałam, że porozmawiamy jeszcze chwilę na temat TVP, więc pozwól, że te ostatnie kilka minut naszej rozmowy poświęcimy TVP. Dzisiaj faktycznie dość widowiskowa kontra Szymona Hołowni do reportera, w cudzysłowie oczywiście TVP, który pytał o wpływy rosyjskie w służbach specjalnych, więc Szymon Hołownia się bardzo zatroskał, jak to możliwe, że w momencie, kiedy wicepremierem od spraw bezpieczeństwa jest Jarosław Kaczyński, to są jakieś rosyjskie wpływy w służbach specjalnych. Przedwczoraj, jeśli dobrze pamiętam, Donald Tusk miał spięcie z funkcjonariuszem Kłeczkiem i tak się zastanawiam, jak ty w ogóle teraz patrzysz na to, co się dzieje w TVP, dlatego że nawet podczas wieczoru wyborczego zauważyliśmy taki dziwny moment po tym, jak już wyniki zostały ogłoszone, że taka
taka konsternacja tam zapanowała. I miłość nawet, nawet, proszę Państwa. Ale nawet i nawet czy Danuta Cholecka przerwała posłance Lichockiej, posłance Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby dopuścić do głosu posła wtedy jeszcze opozycji, mniejszości sejmowej. No i były takie, myślę, dwa dni, kiedy tam nie do końca było wiadomo, co się dzieje. I oni byli tacy, no nie powiedziałabym, że mili, ale na przykład obejrzałam sobie specjalnie wiadomości TVP chyba dzień po wyborach i tam pierwsze kilka materiałów i żadnego Für Deutschland. Ale potem już mniej więcej od środy, mam wrażenie, wróciło. Poszły te przekazy i wróciło do normy. Ty myślisz, że to już jest taka gra straczeńca? No myślę, że tak. I teraz tak jak wspominałyśmy już o tym, ci funkcjonariusze telewizji publicznej, rządowej będą sobie gdzieś mościć gniazdka w innych miejscach. Ci najpierw uciekają ci, którzy zarabiają mniej, a potem będą uciekać ci, którzy zarabiają po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, od 50 do 90, czyli ci, którzy prowadzą wiadomości, i oni też będą szukać jakiś, znaczy im będą znajdowane, że też użyję tej strony biernej, posady, żeby mogli funkcjonować. Jarosław Kaczyński już zapewniał, nie pamiętam już, czy to był wywiad dla PAP, czy to był Klub Gazety Polskiej, ale w którejś wypowiedzi niedługo po wyborach zapewniał, że będą zaopiekowani pracownicy. Zaopiekowani będą, no oczywiście. Przypomina mi się Danuta Cholecka, która w 2020 roku w słynnym wywiadzie z kandydatem Andrzejem Dudą, patrząc mu głęboko w oczy, powiedziała: panie prezydencie, co mamy zrobić, żeby pan wygrał? Tak, to było na żywo, proszę Państwa. Takie pytanie zadała dziennikarka, bo za taką uważa się Danuta Cholecka, kandydatowi na prezydenta i wówczas prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Michał Adamczyk, Danuta Cholecka, jeszcze kilka osób tam pracuje na tej, na pierwszej linii frontu ideologicznych. Magdalena Ogórek i Michał Rachoń, który prowadził wspomniany wieczór, nie wyborczy, debatę przedwyborczą. No gdzieś ci ludzie będą musieli się odnaleźć. To jest też wielka dyskusja w zasadzie na oddzielny program, nie wiem czy nie na cały dzień, o tym, jak te media publiczne powinny wyglądać, jak powinna wyglądać reforma mediów publicznych, kto powinien nimi zarządzać, czy one powinny być oddane w ręce polityków, bo tak było przez lata. Przypominam, że poprzednimi prezesami przed PiS-em też byli ludzie związani z polityką. Wspomniałam tutaj Roberta Kwiatkowskiego, który był, no naprawdę, nie chcę powiedzieć, że się paczem, bo się obrazi pan poseł Kwiatkowski, ale jednak był politykiem SLD. Dobrze było, żeby teraz już nie było w końcu polityka na stanowisku prezesa. No tak, ale czy ktoś się odważy, żeby to był po prostu świetny menadżer, który poprowadzi tę telewizję ku sukcesowi i będzie umiał, potrafił ważyć polityczne racje, czy też, no właśnie, Donald Tusk będzie chciał mieć swoją telewizję. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, bo to jest droga donikąd. Pan Marcin jeszcze pyta, czy uważasz, że ci z niższego szczebla, rozumiem, że ci, którzy nie są twarzami tej ohydnej propagandy, mają szansę znaleźć pracę w mediach albo może ostać się w mediach, które mam nadzieję już niedługo znowu będziemy mogli nazywać publicznymi. Tam jest przecież bardzo wielu pracowników technicznych, jest wielu operatorów, wielu ludzi pracujących na tych ludzi. No tak, którzy... są operatorzy, dźwiękowcy, kierownicy planów, którzy tam pracują niektórzy od 20-30 lat. Nie jest, myślę, że takiej czystki, na taką czystkę nikt nie jest gotowy, żeby tak do spodu zwolnić wszystkich w telewizji publicznej i obsadzać ją nowymi ludźmi. Natomiast gdyby był kandydat, gdyby w tej koalicji zjednoczonej wiedziano, jak co zrobić z telewizją, to już byśmy my o tym wiedzieli, dziennikarze. Mhm. Gdyby były jakieś propozycje, kto ma rządzić tą telewizją. Pojawiały się tu z Tomkiem Sekielskim, żartowaliśmy, że właśnie może Tomek Sekielski powinien zostać prezesem. Ja bardzo bym chciała, prezesem, bo... Ale on mówi, że nie chce. On mówi, że nie chce. Tak? Ja słyszałam, że chce, że jego tylko stanowisko, no fotel prezesa, proszę, interesuje, to są żadna inna funkcja. Stanowiska, zapytamy same Tomasza Sekielskiego. Ja w imieniu Tomasza mówię, że Tomasz bierze. Tomasz bierze, a ja zapytam jeszcze raz. I no właśnie, ale gdyby było wiadomo, to byśmy wiedzieli. Gdyby były jakieś rozmowy takie poważne na ten temat, to byśmy wiedzieli. Na razie nie słychać. Są jakieś plotki. Ktoś powiedział o Edwardzie Miszczaku, który wcześniej był dyrektorem programowym TVN-u, teraz jest dyrektorem programowym w Polsacie i jak wielu oglądaczy tej telewizji uważa, że ta ramówka, którą przygotował, się nie sprawdziła i nie jest sukcesem takim, jakim oczekiwano. Mówi się o
byłym szefie TVN24. Mnie nie pytaj, ja mówi się unikam, o wielu, wielu ja się plotkami ludzi. Brzydzę. Ale to nie plotki, to są właśnie, to są kuluarowe rozmowy i takie informacje. Natomiast nie ma takiego mocnego kandydata, nie ma, nikt niczego w tej sprawie nie potwierdził. A no, jeszcze trzeba powiedzieć, no, telewizja publiczna i Polskie Radio to są przede wszystkim ogromne instytucje, to są rzeczywiście molochy i nie można przyjść jednego dnia i powiedzieć wszystkim dziękujemy bardzo, a następnego dnia wprowadzić nowych. To się nie da zrobić. No właśnie, to ostatnie pytanie do ciebie ode mnie. Jak myślisz, kiedy możemy zobaczyć pierwsze zmiany w mediach publicznych? Wkrótce znowu publicznych, mam nadzieję, tak to powiem. No jeśli 13 grudnia zostanie zaprzysiężony nowy rząd, to Donald Tusk, mam nadzieję, że 13 grudnia nie wystąpi rano w telewizji i nie będzie to niedziela, tylko poczeka chwilę. To chyba będzie piątek, 13 grudnia, tak mi się wydaje. Tylko właśnie, poczeka chwilę i to będzie później. Tylko już my za chwilę wchodzimy, już tak komercyjnie, to już weszliśmy w ten czas świąteczny, prawda? A wręcz środa to będzie, 13 grudnia. No, już ten czas świąteczny i już myślę, że przed świętami to się nic nie wydarzy i potem jest Sylwester, potem Trzech Króli, potem ferie w całej Polsce. Mam takie poczucie, że to się może... To właściwie koniec lutego się robi po feriach. I że to się wszystko może porozmywać. I ta narracja, w zasadzie propaganda, która jest sączona i robiona przez, nawet nie sączona, przekazywana w mediach publicznych od 2016 roku, bo to było, nie tak od razu było, na początku... No chwila 2000... była potrzebna na to, chwila, żeby no to właśnie, na nowo poukładać. Tam była potrzebna chwila, więc tutaj też jest potrzebna chwila, tylko naprawdę proszę wszystkich polityków, nie róbcie nam telewizji publicznej. Naprawdę nie róbcie. Oddajcie to profesjonalistom, oddajcie to ludziom, którzy potrafią robić telewizję. Też mam ogromną prośbę. Wiem, że pokusa jest wielka, ale byłoby wspaniale, gdyby przerwać ten zaklęty krąg, w którym każda kolejna władza obsadza na stanowiskach prezesów swoich ludzi. Byłoby fajnie, gdyby już tym razem tak nie było. Na sam koniec dostałyśmy jeszcze wirtualne prezenty od pana Krystiana i od osoby, która się podpisuje pseudonimem Slyk. Bardzo dziękujemy. To tak na deser. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Magdalena Rigamonti Onet. Dziękuję bardzo. Karolina Opolska. To ja, Kolegium Civitas, tak się mogę afiliować, bo uczelnia zawsze brzmi godnie, ale przede wszystkim Sekielski Brothers Studio. I zapraszam jutro. Jutro naprawdę gratka, bo jutro o 21:00 studio wyborcze poprowadzi sam Tomasz Sekielski, a jego gościem będzie również Tomasz, tylko będzie to Tomasz Kaczmarek. Kaczmarek, dobrze mówię? Tak, oczywiście. Kaczmarek, czyli znany, słynny agent Tomek, o którym w tym tygodniu było rzeczywiście głośno, ponieważ agent Tomek postanowił zostać jednym z pierwszych świadków koronnych zeznających przeciwko osobom związanym z Prawem i Sprawiedliwością. Dlatego jutro o 21:00 dwóch Tomaszów, będzie naprawdę ciekawie. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Dobrej nocy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.